Siemaneczko, ziomeczki! Witam was ponownie na moim kanale! Dzisiaj jesteśmy z moim bratem i nagrywamy vloga w górach! Czemu ja nagrałem takie gówno? Tłumacz mi, nie? 3, 2, 1, start! Czekaj jeszcze raz. Czemu ja taką wstęp? Nie możemy normalnie wstęp zrobić? Nie, dawaj, to będzie śmieszne! Jesteśmy w Czarnej Górze i... Chyba w czarnej dupy, to nic nie ma. Jesteśmy tutaj na 3 dni. Nagrywam takiego dosyć luźnego vloga z całego wyjazdu. Będę nagrywać z moim bratem, więc może być trochę śmiesznie. Poznacie mnie trochę może na tym vlogu od takiej bardziej luźnej strony. Trochę pewnie będę mieć głupawkę i tak dalej, bo to od słońca jest taka piękna pogoda, serio. Więc tak, zapraszam was do oglądania. Dobra, jest już 12. Na karnety wystarczyło, ale kurczę, pieczone. Na jedzenie już nie. Także mamy przerwę i jadłospis na dzisiaj to skyr truskawkowy i chleb. Pamiętajcie, najlepiej z domu smakuje, bo najtaniej. Właśnie, mam dla ciebie dobrego krokiecika z tak. Robię remix, krokieterka. Ogólnie coś to jedzenie na nartach nam dzisiaj średnio wychodzi, bo jest już 13. I siedzimy od godziny w samochodzie. Idziemy coś zjeść teraz, znowu. O, krokieterka! Właśnie zamówiłem sobie krokiety. No kozę kupuję. Dobra, robimy małą przerwę na jedzenie, więc robimy szybki Q&A. A skąd pytałem będzie? Nie mamy żadnych pytań, także... Dobra, robimy teraz... Nie. Robimy coś takiego, że na tej ręce na przykład pokazujesz, że... Wiesz, na przykład kto dłużej śpi, co nie? I jak ty pokazujesz tą rękę, a jak ty to pokazujesz tą, dobra? Jak uważasz, że ja, to pokazujesz tą. Dobra? Dobra, no to kto więcej śpi? 3, 2, 1... A jeszcze raz. Ta ręka to ty, ta to ja. Dobra. Kto więcej śpi? 3, 2, 1. Dobra, kto ma większy syf w pokoju? 3, 2, 1. Nie, ja zawsze pozdrawiam. Musimy to nagrać jeszcze raz. To jest tym ładniejszym rodzeństwem. 3, 2, 1. Dobra, teraz ty dawaj jakieś pytanie. Kto przetraca więcej pieniędzy na głupoty? 3, 2, 1. Ja tak samo. Kto ma gorsze oceny w szkole? 3, 2. Dobra, ogólnie jest już 17 prawie i stwierdziłam, że nie chce mi się już jeździć, jest strasznie zimno i palce u nóg i u rąk. Naprawdę odmawiałem już posłuszeństwa, dlatego siedzę sobie w barze. Moi rodzice z moim bratem dalej jeżdżą. Tak w ogóle miałam powiedzieć, ale jesteśmy tutaj tylko na dwie noce. Jesteśmy w Czarnej Górze, bo nie wiem, czy to wcześniej mówiłam. Plan na wyjazd jest taki, że dzisiaj właśnie cały dzień jeździmy. Jutro idziemy na spacer w góry, w środę jeździmy i wracamy do domu. Szybki update sytuacji. Jest godzina, która jest? 18. Jest godzina 18 i siedzimy nadal w tym barze. Mój brat do mnie dołączył. Możesz coś powiedzieć? I tak, jestem już tak zmęczona, montuję już film od jakichś 2 godzin. To jest w ogóle najlepsze z to, że na przykład
ja dodaję ten film. Wy oglądacie go około 10 minut, a ja go na przykład montuję 4 albo 5 godzin czasami i to jest takie coś, czego właśnie wy nie widzicie, a to jest najbardziej pracochłonna właśnie część tego wszystkiego, także doceniajcie twórców i zostawcie łapeczkę. Ale naprawdę, zostawcie tą łapeczkę, bo ja się tak w to angażuję, a dla was to nic nie kosztuje. Jesteśmy już w pokoju, mam takie czerwone policzki, że to jest dramat i lecę się wykąpać, szybko się ogarniemy i lecimy na miasto coś zjeść. Dobra, więc nie odzywaliśmy się trochę, jest już 20 i mieliśmy iść na jakieś jedzenie, ale jest już, nawet jest już chyba przed 21, nie no. I idziemy do Biedronki po jakieś zakupy spożywcze. Jest mega ślisko, zaraz się zabijemy. Dla nam do Biedronki podaną po parterze, po kondomku. Taki nocny trip byłby dobry po górach. Dobra, jak zostawicie 100 tysięcy łapeczek w górę, to jedziemy sami w Tatry i robimy 24 godziny w lesie z moim bratem. Tak. Jak te minuty nie przyjdzie? Ogólnie to jesteśmy na jakimś totalnym zadupiu. Ej, to nie jest jakieś takie bardzo zadupie, mogliśmy to wejść. Widzimy monopolowy, jest dobrze, a my liczyliśmy na jakieś jedzenie. Jest bieda, nie stać nas na wycieczkę do Zakopanego. Wyjazd, tak, już tam każdym. Nie przelewa się po świętach, także tak powiem. Tak powiem szczerze, że ja w tą wioskę nie wierzę. Ekipa. Dobra, czekaj. Najpierw zgadnij, ile kosztują. 2,39. Dobra, jestem 4 złote. 2 złote, bierzemy cały karton. A właśnie tak myślałem, że 2 złote, ale mówię, dobra, 2,40. Śniadanie, serek wiejski, 3% tłuszczu, ponieważ skończyły się święta i trzeba schudnąć. Mamy typowy zestaw ekipowicza, lody, zeszyt. I możemy iść w miasto. Miasto Fondaj Logo. Ej, ale fajnie strzelają, co nie? No, jak Niemcy, kurwa. Co? Dobra, więc jest już kolejny dzień i dzisiaj idziemy w góry, idziemy na śnieżnik. Jest generalnie mega zimno na dworze i jest wszędzie śnieg, także mam nadzieję, że nie zamarzniemy. Założyłam sobie spodnie narciarskie. Jesteśmy w górach, idziemy, mamy do przejścia jakieś 7 km. Jest już gorąco. Więc tak, będę się odzywać co jakąś godzinę i będę wam relacjonować. Ja zachodziłem. To jest taka minusowa temperatura. Jest coraz ciężej. Ja już nie mam siły. O Boże, jaki biedny. Jaka biedna kicia. Ja cała zmarznięta. Ja już mogę ją wziąć do środka? Dobra, robimy challenge ten co ostatnio. Nie, jak na psiachy. Dawaj. Dobra, kto jest głupszy? Czemu pokazać na siebie? Właśnie widać cię w ogóle. W szachy gram. Kto ma więcej IQ? Raz, dwa, trzy. Dobra, mój brat nie umie się bawić. Ogólnie polecam spacery po górach jeszcze w zimę. To jest chyba najlepsza forma odstresowania się. Jeszcze z takim pięknym widokiem. Polecam. Już w pokoju i byliśmy sobie na kolacji. Patrzcie co kupiłam. Tym razem będzie taste test, ale napoju ekipy.
Ej, pachnie to dosyć średnio. 41 kalorii w sumie litrach. To w sumie dużo. Dobra, próbujemy. Oceniam to 3 na 10. Nie kupiłabym tego drugi raz. Jak oceniasz? Średnio, ja już to piłem. W ogóle to już raczej dzisiaj się nigdzie nie wybieramy, lecimy zaraz spać i jutro z samego rana jedziemy do Zieleńca na narty, jutro już wracamy niestety. I tak. Na szczęście. Dla kogo na szczęście, dlatego na szczęście. Widzimy się jutro. Więc tak, dzień trzeci, jesteśmy dzisiaj w Zieleńcu. I chcę się iść na pici, chyba muszę gdzieś z tobą, jadę na BMW. Nagraliśmy takiego kozackiego vloga, nie do końca. Vloga, TikToka. Nagraliśmy takiego kozackiego TikToka, zaraz wam gdzieś tutaj wrzucę. Jest sztos. Jak ktoś to jest zainspirowany zagranicznym TikTokiem. Więc żeby nie było, to nie jest mój autorski pomysł. Nagrywamy szybki challenge. Jakby widziałam takie coś u ekipy, jak robił to Trąba i Marcysia, więc polega to na tym, że ja po prostu, jakby wiecie, jesteśmy rodzeństwem, więc powinniśmy mieć podobne mózgi, intuicja i tak dalej. Czytać sobie w myślach, więc ja mu jakby pokazuję strzałkę, co nie, i ty mówisz ten, dobra. Dobra, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dobra, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jeszcze na dół, jak coś powiem. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dobra, daj teraz to mi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dobra, dawaj jeszcze raz. 3, 2, 1. Lipa, dobra. On jest adoptowany, na to wychodzi. Na to wychodzi. Ale wcześniej nam to wyszło lepiej. No, ej, robiliśmy to wczoraj w Biedronce i przysięgam, że chyba 4 razy pod rząd ja mu pokazywałam i zrobił to samo. Siblings! Cześć, się będziemy działać na naszym kanale. Dzisiaj przedstawiamy sobie bar z alkoholami. Nie robię takiego zooma na Filip, uspokój się. Sorry, patet. Weź się nie denerwuj. 16.32, o 17.00 mamy stąd wyjazd. Na tu gorąco. Bo ale słyszycie, że to ja to jestem. Kurczę, piczony. Jak zostawicie 1000 followerów, 1000 lajków, to za tydzień przyjeżdżamy tu i ja będę biegał w samych skarpetkach przez to. W samych majtkach. Jak będzie 1000 lajków, to to robię. W samych gaciach będę. Okej, okay. Słuchaj, jak będzie 1000 lajków, w samych gaciach zjeżdżam z góry. Dobra, nie w samych gaciach, ale w samych spodenkach. Nie, w samych gaciach. Ale biorę spodenki. Nie, w samych gaciach. Jak będzie 1000, dobra, jak będzie 1000, to zjeżdżam. Ale 1000 czego? 1000 łapek w górę. 1000 łapek. Dobra, 1000 łapek w górę i on zjeżdża w samych majtkach ze stołku, więc please, please, musicie zostawić. To jest widok, którego nigdy indziej nie zobaczycie, a to będzie jeszcze dokumentowane.